Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Witajcie kochani na kolejnej katechezie. Cześć! Dzisiaj będziemy rozmawiać o Bożym Narodzeniu, ale zanim to nastąpi, pomódlmy się śpiewająco naszą piękną polską kolędą, którą mam nadzieję dobrze znacie. Coraz bliżej, coraz szybciej zbliżają się do nas święta Bożego Narodzenia. Te upragnione święta, ukochane święta wszystkich nas, na które czekamy cały rok. Moi kochani, jak to było z tym Bożym Narodzeniem? Posłuchajcie historii, która zawarta jest w Piśmie Świętym. Moi drodzy, z narodzeniem Pana Jezusa było tak. W państwie, gdzie mieszkała Maryja i Józef, został ogłoszony spis wszystkich ludzi. Każdy musi się zgłosić do urzędnika w miejscowości, w której został urodzony, z której pochodził. Nawet jeśli teraz mieszkał gdzie indziej, musiał udać się tam, skąd pochodziła jego rodzina. Józef i Maryja pochodzili z Betlejem. Musieli więc udać się z Nazaretu do Betlejem. A kiedy tam przyszli, wszędzie było już bardzo wielu ludzi i nie mogli nigdzie znaleźć miejsca. W Ewangelii według świętego Łukasza czytamy tak.
Kiedy Józef i Maryja przybył do Betlejem, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Powiła swego pierworodnego syna, owinęła go w pieluszki i położyła w żłobie. W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze. Wtem stanął przy nich anioł pański i chwała pańska zewsząd ich oświeciła, tak, że bardzo się przestraszyli. I rzekł do nich anioł: nie bójcie się, oto zwiastuję wam radość wielką. Dziś bowiem w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel. A to będzie znakiem dla was. Znajdziecie niemowlę owinięte w pieluszki i leżące w żłobie. I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami: chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom, w których sobie upodobał. Gdy aniołowie odeszli od nich z nieba, pasterze mówili między sobą: pójdźmy do Betlejem i zobaczmy, co się tam zdarzyło i o czym nam anioł oznajmił. Udali się też pośpiechem i znaleźli Maryję, Józefa i leżące w żłobie niemowlę. Oto słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Moi kochani, na pewno każdy z was widział już kiedyś szopkę bożonarodzeniową. Być może nawet macie taką w domu. Nie może w niej zabraknąć Matki Bożej, świętego Józefa, który był opiekunem Pana Jezusa, i najważniejszej postaci, czyli Pana Jezusa, który urodził się w Betlejem, jak przed chwilą usłyszeliście, w żłobku, na sianie, bo nie było dla nich miejsca w gospodzie. Pan Jezus ubogo, skromnie przyszedł na świat, ale pasterze, którzy pierwsi się o tym dowiedzieli, bo kto im o tym oznajmił? Anioł. Anioł Boży, sam Archanioł Gabriel do nich przyszedł, pobudził ich w nocy, nieźle ich przestraszył, ale powiedział: nie bójcie się, przynoszę wam wspaniałą wiadomość z nieba. Dzisiaj w mieście Dawida, króla Dawida, tego, o którym mówiliśmy, który śpiewał pieśni i grał na harfie dla Pana, w tym mieście, w Betlejem, urodził się Zbawiciel świata, Syn Boży. Idźcie powitać dziecię, idźcie oddać mu pokłon. Jak myślicie, pasterze poszli, czy jednak stwierdzili: aj, poczekamy do rana, jeszcze trochę pośpimy? Poszli. No pewnie, wstali szybko, zostawili swoje owce i pobiegli. A ciekawa jestem, czy wiecie kto, a raczej co wskazywało drogę pasterzom do stajenki? Gwiazda. Gwiazda betlejemska, która też bardzo często pojawia się przy takich szopkach. Ona wskazywała im na niebie drogę, szli za gwiazdą i doszli aż do samej stajenki, w której ujrzeli świętą rodzinę, oddali pokłon Zbawicielowi i z radością zagrali i na skrzypeczkach, i na fujarkach, i na trąbkach. Moi kochani, my również świętować będziemy już niedługo przyjście Pana Jezusa na ziemię, tak jak śpiewaliśmy kolędzie, którą przed chwileczką usłyszeliście. Pan Jezus przyjdzie do nas, narodzi się, będzie pośród nas. I tak jak śpiewaliśmy w ostatniej zwrotce, nie tylko pasterze, nie tylko anioł przyszedł do nich, nie tylko całe niebo się cieszy, nie tylko oni czekają na przyjście Zbawiciela, ale jak śpiewaliśmy w ostatniej zwrotce: i my czekamy na Ciebie, Pana, a skoro przyjdziesz na znak kapłana, to co zrobimy? Padniemy na twarz przed Tobą, wierząc, żeś jest pod osłoną chleba i wina. Moi kochani, w czasie każdej mszy świętej Pan Jezus do nas przychodzi, ukryty pod postaciami chleba i wina. I możemy przyjmować Go do swojego serca, karmić Nim swoją duszę. Możemy napełniać naszą duszę Jego obecnością. I Boże Narodzenie ma nam o tym przypomnieć, że Zbawiciel przyszedł na świat, żeby nas ratować od grzechu, żeby nas ratować ze szponów szatana, w których przez grzech niestety się znajdowaliśmy. Moi drodzy, jakie znacie symbole bożonarodzeniowe? Jak nasz Kościół zmieni się już niedługo, a nawet już się troszkę zmienił? Właśnie na ten czas Bożego Narodzenia, co takiego wyjątkowego na pewno w Kościele się pojawi? Kto ma pomysł?
No, myślimy. Na pewno w kościele zostanie ustawiona co? Szopka bożonarodzeniowa. W jednych kościołach większa, w innych mniejsza, ale nie może zabraknąć szopki bożonarodzeniowej i nie może zabraknąć najważniejszego gościa. Kogo? Pana Jezusa. Pana Jezusa. Co jeszcze w kościele albo w waszym domu zostanie ustawione? Co tato przyciągnie z lasu i takiego pachnącego postawi w środku, na najważniejszym miejscu w salonie? Choinkę. No pewnie, że choinkę. Myślę, że każdy z was w domu będzie miał piękną, pachnącą choinkę. W dodatku pięknie ubraną. A kto z was kiedyś zrobił jakąś ozdobę na choinkę samodzielnie? No, może jakąś bombkę, może jakąś z papieru zabawkę. Myślę, że każdy z was ma jakąś ulubioną, prawda, zabawkę, którą najchętniej wiesza na choince. Moje kochane dzieciaczki, również jeszcze są inne wydarzenia związane z Bożym Narodzeniem. Zanim Boże Narodzenie nastanie i spotkamy się w kościele późną nocą, w samą północ, na takiej wyjątkowej mszy świętej, która właśnie zwiastuje nam narodzenie Pana Jezusa, i ta msza się nazywa podobnie do postaci, w którą dzisiaj ja jestem przebrana. Pasterka. Pasterka, bardzo dobrze. Podobnie właśnie do pasterki. Podobnie jak ta moja nazwa, mojej czapy i mojego kubraka, tak? Przypominam pasterza. My również spotkamy się o 24 po Wigilii w kościele, żeby świętować narodzenie Pana Jezusa na tej wyjątkowej mszy, która się nazywa pasterka. A wiecie dlaczego pasterka? Bo pasterze przyszli. No pewnie, bo pasterze jako pierwsi przyszli odwiedzić Pana Jezusa ciemną nocą. Tak samo my, ciemną nocą jako pierwsi idziemy spotkać Pana Jezusa. Jak ci pasterze. Jesteśmy właśnie takimi pasterzami, którzy nie wolą spać, tylko wstają i idą przywitać nowonarodzonego króla. Moje kochane dzieci, w Wigilii, o której już wspomniałam, spotkacie się z najbliższymi przy wspólnym stole, przykrytym pięknym obrusem, na którym nie zabraknie świątecznych potraw, ale nie zabraknie jeszcze jednego bardzo ważnego dodatku. Takie białe, cieniuteńkie, delikatne. Opłatek. No właśnie, opłatek. Co my zrobimy z tym opłatkiem? Podzielimy się nim. Podejdziemy do każdego z naszych domowników, przełamiemy się tym opłatkiem, będziemy sobie życzyć wszystkiego, wszystkiego, co tylko najlepsze, żeby te dzieciątko Jezus, które pośród nas się narodzi, żeby ono obdarzyło nas miłością, pokojem i radością każdego dnia. Moje kochane skarby, każda Wigilia powinna rozpocząć się najpierw uroczystym odczytaniem Pisma Świętego. Właśnie tego fragmentu, o który przed chwileczką wam przeczytałam z Ewangelii według świętego Łukasza. Zanim siądziecie do stołu, zanim przełamiecie się opłatkiem, pamiętajcie, żeby z najbliższymi odczytać fragment, który mówi o narodzeniu Pana Jezusa. Możecie zrobić to wy, a może zrobić to tato albo mama. Przypomnijcie sobie wspólnie w rodzinnym gronie, jak to było z narodzeniem Pana Jezusa, jak to ci pasterze się zerwali i poszli na wezwanie anioła, jak to spotkali dzieci w żłobie. Przeczytajcie o tym, następnie przełamcie się opłatkiem, a potem wspólnie zjedzcie rodzinną kolację zwaną Wigilią. A następnie po Wigilii, już wspomniałam, gdzie się spotkamy? W kościele na pasterce, czyli na tej uroczystej mszy świętej. Moje skarby, nie zapomnijcie, że tak jak ważna jest choinka, tak jak ważna jest Wigilia i ważne jest przełamanie się opłatkiem, tak nie może zabraknąć najważniejszej rzeczy, czyli nie może zabraknąć w waszym sercu radości, że to Pan Jezus się narodził. Że nie ta choinka jest najważniejsza, nie nawet wspólne kolędowanie z rodzicami, ale to, że przychodzi do nas nasz Zbawiciel i pod postaciami chleba i wina możemy Go spotkać na każdej mszy świętej. A kiedy Pan Jezus do nas tak najbliżej wstąpi, do naszego serca, że najbliżej, najmocniej się z Nim połączymy? Czy już wiecie, kiedy to będzie?
Kiedy będzie komunia święta. Bardzo dobrze. W trzeciej klasie, kiedy każdy z Was przystąpi do sakramentu pierwszej komunii świętej, czyli te ciało Chrystusa, tą krew Chrystusa, którą widzicie co niedzielę na ołtarzu, będziecie mogli z Waszymi rodzicami przyjąć do serca, żeby napełnić Bożą miłością, obecnością Pana Jezusa swoje serduszko i zaprosić Go do swojego codziennego życia, żeby już nie samemu, ale razem z Nim iść. Z Nim, który zamieszka w Waszym sercu. Skarby moje, bardzo proszę, żebyście na zadanie domowe zrobili ćwiczenie z Waszych książeczek. Pomalujecie tam, pokolorujecie, a my widzimy się już na następnej katechezie. Z Panem Bogiem! Pa, pa.